witanko. Chciałoby się powiedzieć witana z rana, no bo dla mnie to praktycznie rano, dopiero po kawie jestem, ale już mamy popołudnie. No, a ja dzisiaj będę chciał zrobić takie porównanie mniej więcej podobnych mocowo sprzętów, czyli tego Sharpa nadal, ale tym razem z tymi dwoma kiełbasami, co tam na szafie stoją, czyli Panasonicami. DT501 i DT55. No, postawiłem je tam na szafie, bo no, posprzątałem z nich Harmany, które tam na półeczce są. A jeszcze tak sobie na szybkiego przeliczymy, zanim przetestuję, co ja mam tutaj w domu już. Bo to, że jeszcze jest kilka w garażu, to inna sprawa, ale to, co mam w domu, no już nie będę wymieniał nazw, bo długo mi to zajmie. Może najpierw te, co pochowane, żebym o nich nie zapomniał. Tutaj w szafce jest Hitachi TRK3D95E. Za wersalką jest ten zepsuty Philips D8878, którym magnetofon niedawno wysiadł. Tutaj w tej szafce, którą niedawno przyniosłem, pod tym telewizorkiem i EDM50 jest Fisher i co? I Turbo Bass ten sprawny. No, EDA50 na razie postawiłem na telewizorku, tak tutaj w centrum pokoju. Jeszcze tego telewizorka nie sprawdzałem, chociaż przyniosłem przedłużacz z garażu, ale jeszcze mi się nie chciało. A EDA50 tak do niego pasuje, bo jest na długość taki sam jak ten telewizorek. I pasuje do tego okrągłego kineskopu. O. I ten ma taki przód zaokrąglony i ten ma taki ekran trochę zaokrąglony, chociaż Edek jest bardziej okrągły przy tym telewizorku. Tak szczerze mówiąc, to ja bym chciał mieć no, taki telewizor tego typu, ale no, 100-hercowy i co najmniej 28 albo 29-calowy, taki jak miałem kiedyś jeszcze po tym 28-calowym telewizorze miałem jeszcze taki 32-calowy, płaski też z dupą. No ale chciałbym mieć taki jakiś w stylu Sony Trinitron. On miał fajne głośniki, już płaski ekran, 100 Hz, ale kineskopowy. No ale niestety takiego nigdzie nie mogę znaleźć. Na razie będę się musiał zadowolić tym, a jak mi się nie spodoba, tego wypieprzę. Ale nic, mieliśmy dalej liczyć magnetofony, także poza tymi pochowanymi, raz, dwa, trzy za wersalką, cztery w szafce. Jeszcze policzę te pochowane tutaj z tyłu, tam za telewizorkiem Sanwa, tu dwa kondory. To jest 4, 5, 6, 7. No już chyba więcej pochowanych nie ma. To co... Aha, jeszcze w kibelku jest 8 FS420. A, i tutaj w szafce jest FS410. O! Jak widać. I chyba nic więcej pochowane nie jest. No to już chyba 9, no. Senator w kuchni. On się też stąd nie rusza. Liczymy dalej. Edek 10. 11 ten Universum, 12 ten Philips, 13 C45L, 14 A2, 15 1 XC3, 16 Sony, 17 ten Condor. Głośników nie liczę, Hopstara ani tego Solka. 18, dobrze, nie wiem, może się pomyliłem. W Sharpie 19, 20, 21, 22. Z tymi parówami 23, 24. Tu 25, 26, 27. 28, 29. Tam Soundmaster z tyłu. 29. No i jeszcze te w gablocie. Następny XC3 30 i 3 Kobry 31, 32, 33, o ile się nie pomyliłem. No jakby dołożyć głośniki, dwa Harmany, Hopstara i Sodlka i jeszcze dwa Weiss Tigery w plecaku, co noszę ciągle do pracy, no to jest około 40, ale też się mogłem pomylić. Dobra, miałem porównanie robić, a nie tutaj biadolić, także już biorę tutaj jedną z pierwszych parówek z szafy, czyli na pierwszy ogień pójdzie DT55 i porównujemy z tym Sharpem. No dobra, na razie fotel usunąłem, żeby mi tutaj nie przeszkadzał, i tego DT55 tu postawiłem. Podejrzewam, że on będzie głośniejszy, ale bas
raczej będzie miał słabszy od tego Philipsa, bo ten Philips naprawdę te wszystkie średniaczki pokonuje. Nawet w lepiej, w korzystniejszym miejscu pokonuje T370, który z kolei pokonuje EDA50. No ED50 popisał się tylko na Techniawie w tamtym kącie, ale poza tym ED50 słabiej wypada na innych gatunkach muzyki i w innych miejscach. Także te szarpy go pokonują. Teraz zobaczmy, jak sobie te średnie Panasoniki poradzą. Aha, niech już sobie pogra chwilę szarp. Oj, kabel mu odłączyłem do tego. Muszę od uniwersum mu przepiąć. To już może jedną ręką mi się to uda, żeby już nie pauzować, bo to jest dosłownie kilka sekund. No. No to fajnie łoi, podoba mi się ten szarpik. Kurczę, nie wiem, ja mam tak, że jak kupię nową zabawkę, to parę dni się pobawię i odstawiam, bawię się czymś innym, a tym już się bawię tydzień i jeszcze mi się nie znudził. Dobra, ale starczy, teraz DT55. Pilota mi tu dawać, bo nie lubię przyciskami, zawsze zapominam, już prędzej na pilocie zapamiętuję ustawienia przycisków. Oj, no kurczę. DT55 to jakby basu nie miał przy tym szarpie. No ale to już przy EDzie50, nawet być może ED50 nie stał w zbyt korzystnym miejscu, to już wtedy miałem wrażenie, że ten DT55 ma od EDA50 słabsze basy, także no zdecydowanie ma słabsze od... No tutaj na korektorze jest na maksa, także od Sharpa CH450 ma zdecydowanie słabsze basy, on może być tylko głośniejszy, to na pewno, bo on jest głośny. A nawet bardzo głośny, ale basu to on nie ma w porównaniu przy tym szarpie. Ten szarp to jest potęga w porównaniu z DT55. Dosłownie dwa razy mocniejszy. No cichszy jest, ale basu ma dwa razy więcej, także DT55 odpada. No bierzemy DT501, który jest mocniejszy, jak wiadomo. Bliżej mu już do DT75, no ale to w odpowiednim miejscu mi się podoba dźwiękowo nawet bardziej niż DT75. Może nie mocowo, ale jakościowo. Tyle, że jest cichszy. No ale nic, zobaczmy jak sobie Sharp poradzi z DT501. No dobra, teraz DT501. Ale wydaje mi się, że on też słabiej gra. Czyli miałem rację, no nie dziwić, nie ma się co dziwić, że ten Sharp mi się tak podoba, bo on raczej pokona i DT501, który był jak do tej pory oceniany przeze mnie najbliższym kandydatem dla DT75. Znaczy no C45 by był najlepszym, ale pod względem przestrzeni, której on ma bardzo mało, C45L nie zaliczam do tych sprzętów grających tak właśnie jak te Panasoniki, jak te Sharpy, które mają ładną przestrzeń, bo C45L gra trochę tak sucho, no. Ale dobra, już bez gadania, zobaczmy. DT501, podkręciłem korektor bas i tony na maksa, ale on ma no dźwięk gorszy. Jak już wcześniej porównywałem DT501 z DT55, to DT55 ma ładniejsze soprany, ten jakieś takie właśnie te bas refleksowe, takie bardziej z głębi, takie już nie tak przyjemne. No ale... zobaczmy, jak to łoi, no. Nie, no słabo, nie robi to wrażenia, nie robi, kurczę, słabo. Zobaczmy, czy dobrą stronę. No dobrą. Nie no, o wiele ładniej i soprany lepsze i bas lepszy.
No tyle, że Sharp jest cichszy od tych wszystkich Panasoników. Sharp głośnościowo może być porównywalny jedynie z EDM50, ale gra ładniej od tych wszystkich Panasoników. Według mnie to i od EDA50 i... No i od tych kurcze dwóch. No dziwne, bo wcześniej no przynajmniej tego DT501 zestawiałem bliżej DT75, a wychodzi na to, że jemu jest bliżej do EDA50, a DT55 jeszcze słabszy, czyli no ale pierwsze porównanie DT55 z EDM50 też wykazywało tak jakby lekko bas był lepszy w EDA50, także no DT55 wychodzi najsłabiej z nich wszystkich. Głośny jest, ale to jest coś bardziej w stylu DT505, którego kiedyś sprzedałem, bo też miał bardzo mało basu. No i myślę, że DT55 to jest mniej więcej to samo. No bardzo mało basu. Potem ten DT501 i ED50, przy czym chyba ED50 mi się bardziej podoba dźwiękowo od tego DT501. No a potem te Sharpy, no. CH450 i Sharp WQT370. One są najładniej grające, najbliżej dźwiękowo im do DT75 pod względem mocy, ale jakościowo nawet przewyższają DT75. Także to na tyle z dzisiejszych kombinacji i porównań. No ciekawie to wszystko wygląda. Widzicie, samego mnie to zaskakuje. Mam tyle tego sprzętu, robię ciągle te porównania, czasami się powtarzam, ale zawsze jak dochodzi coś nowego, to potrafi jakoś tak przeresetować to wszystko, kurczę, namieszać, i ten Sharp tutaj mocno namieszał. Także CH450 na razie u mnie rządzi. Nie jest bardzo głośny, ale dźwięk super, no. Akurat ten utworek tak trochę, kurczę, trochę... No, to super woi. No zobaczcie, jak pięknie gra Sharp, a jak żałośnie przy tym wypada DT501, tylko nie wiem, czy dobrą stroną włożę, bo on z jednej strony wciąga. Oj. Kurczę, pilota odwrotnie wziąłem. Nie, no plastikowy nocnik, no. Plastikowy nocnik, to nie jest to. Kurczę, DT501 i DT55 mogę sprzedać, jak ktoś jest chętny, bo już mi się przestały podobać. Co z tego, że są głośne, jak to są takie trochę skrzeczaki, że nawet ED50 od nich gra ładniej, no bo w sumie ED50 no nie jest zły. I wychodzi na to, że jest lepszy od tych dwóch dużych Panasoników, czyli jeszcze raz mówię, od DT505 i DT55. ED50 jest od nich lepszy, no, a jeszcze lepsze są te Sharpy, także, ale to już mówiłem, starczy na dzisiaj tego testowania, uciekam, jaski.